10 maja wspominamy świętego Antonina z Florencji, biskupa. Antonin Pierozzi urodził się w 1389 roku we Florencji. Początkowo nie został przyjęty do zakonu kaznodziejskiego. Umiał jednak modlitwą i zaufaniem wpłynąć na decyzje przełożonych. Dano mu habit drogą przypadku, ale później przyjęto go do zakonu. Na kapłana został wyświęcony w 1413 roku. Całym życiem dowiódł, że w delikatnym ciele może mieszkać wielki duch. Antonin pełnił obowiązki przeora w wielu domach zakonnych, m.in. w Santa Maria sopra Minerva, gdzie kazał umieścić szczątki świętej Katarzyny Sienieńskiej we wspaniałym sarkofagu, w którym spoczywają do dziś. Przez kilka lat był wikariuszem generalnym klasztorów o zaostrzonej obserwacji, kontynuując i wdrażając reformę zakonną. Antonin wybudował we Florencji słynny klasztor świętego Marka, który błogosławiony Fra Angelico ozdobił swymi freskami. Antonin zaprowadził w nim doskonałą obserwację zakonną, a piękny duch tego klasztoru wywierał szeroki wpływ na otoczenie. Dbając o rozwój młodego pokolenia, udostępnił bibliotekę świętego Marka studentom. Od tego czasu ta biblioteka uważana jest za pierwszą publiczną bibliotekę w Europie. Jego wielka roztropność i łatwość rozwiązywania trudności życiowych sprawiły, że zwano go Antoninem Doradcą. Papież Eugeniusz IV powołał go do godności arcybiskupa florenckiego. Nie mógł jednak zmusić go do przyjęcia arcybiskupstwa inaczej niż groźbą ciężkiej odpowiedzialności sumienia. Antonin stał się wówczas wzorem odpowiedzialności biskupa. Bulla kanonizacyjna stwierdza, że nie da się opisać, jak dalece był doskonały w roztropności, pobożności, miłosierdziu, słodyczy i żarliwości kapłańskiej. Tak miłował życie klasztorne, że będąc biskupem, zawsze zachowywał w kieszeni klucz od swej opuszczonej celi zakonnej na pamiątkę i w nadziei powrotu. Antonin jest autorem wielu dzieł z zakresu prawa kanonicznego oraz teologii ascetycznej i moralnej, z których najbardziej znana jest Summa di Morale. Jest bardzo zasłużony dla trzeciego zakonu dominikańskiego, o który miał wielkie staranie, troszcząc się o powołania i jego rozwój. Antonin zmarł 2 maja 1459 roku w Wigilię Uroczystości Wniebowstąpienia. Ponieważ papież Pius II pragnął osobiście przewodniczyć egzekwium, uroczystości pogrzebowe odroczono o 8 dni. W tym czasie ciało świętego nie tylko zachowało świeżość, ale wydzielało również piękny, intensywny zapach. Do dziś spoczywa ono nienaruszone w dominikańskim kościele świętego Marka we Florencji. Na obrazach Antonin przedstawiany jest w szatach biskupich i z pastorałem. Kanonizował go papież Adrian VI w 1523 roku. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Antonina, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat i gorącą miłością ku Tobie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w Jego chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.